Dzisiaj spotkaliśmy się w związku z przygotowaniami do świąt i mieliśmy z naszymi podopiecznymi kolację wigilijną. Gościliśmy w Nowej Grodzkiej, w restauracji Nowa Grodzka, uczniów z nauczycielami, z wychowawcami, z dyrekcją z gimnazjum numer 2 i gimnazjum numer 7 w Koninie oraz ze szkoły podstawowej numer 12. Spotkaliśmy się jak co roku dzięki wsparciu samorządu miasta Konina w rodzinnym, można powiedzieć, w rodzinnej atmosferze. Składaliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem. Trzeba zauważyć koniecznie, że ta nasza organizacja nie funkcjonowałaby dobrze, gdyby nie wielkie zaangażowanie młodzieży, dzieci, opiekunów, wychowawców oraz członków zarządu naszej organizacji. Otrzymujemy bardzo dużo podziękowań, a więc nasza działalność musi być efektywna. No i potrzebna społecznie oczywiście. Święta to taki magiczny czas i młodzież naszego gimnazjum, gimnazjum numer 7 w Koninie, tutaj spotkała się, żeby coś wziąć, tak? Przygotowane przez towarzystwo, przygotowane przez samorząd, ale zanim oni spotkali się, żeby wziąć, oni bardzo dużo dali. Oni uczestniczyli w akcjach wolontariackich na rzecz dzieci i dorosłych, którzy potrzebują wsparcia, pomagali schronisku dla bezdomnych zwierząt, także myślę, że to taki czas, gdzie wspólnie tutaj uczymy się brania i dawania. Młodzież nie jest ciężko zaangażować, ale może dlatego, że ludzie z pasją prowadzą właśnie zajęcia w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich i bez tych gorących serc zapewne świetlica, która towarzyszy naszemu gimnazjum, byłaby pusta. A dzięki tym aniołom to dzieci nie tylko zyskują drugi dom, ale również wiele, wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych, pozalekcyjnych zajęć. I kręgielnie, i kino, i pizzernie. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Życzymy wszystkim wesołych świąt!